Cześć, dzisiaj w Retrosektorze przejrzymy tytuły gier, które udało mi się zdobyć na Super Retro Games Fair, czyli imprezie poświęconej wyprzedaży starych gier, konsol oraz innych retro bajerów. Ta impreza odbyła się w zeszłym tygodniu i na moim kanale Retrosektor można zobaczyć krótką relację z tej imprezy. Tytuły, które udało mi się zdobyć, to Slider na Sega Game Gear. Dalej mamy Mortal Kombat, również na Game Geara. Tutaj jest Axe Butler, A Legend of Golden Axe. Castle of Illusion z Mickey Mouse. Kolejny tytuł, również na Sega Game Gear, Ninja Gaiden. Tej gry nie trzeba nikomu reklamować. Co również tyczy się tego tytułu, Shinobi. I ostatnia gra na Sega Game Gear to Dragon Crystal. I za te 7 gier zapłaciłem zaledwie 10 funtów, co daje jakieś 1,5 funta za sztukę. Także to jest świetna okazja. I tutaj fajnie było w tej cenie rozbudować swoją kolekcję gier na Sega Game Gear. Kolejny tytuł to już gra na Famicoma, Taito Grand Prix. Ten tytuł jest z 1987 roku i jak na tamte lata gra daje naprawdę spore możliwości rozwoju swojego samochodu, jak i uczestnictwa w różnego typu zawodach. Tutaj można tę grę przyrównać do takiego 8-bitowego Gran Turismo. Mamy tu nocne wyścigi, przejazdy pod tunelami, możliwość zakupywania nowych samochodów. Po każdym zwycięskim wyścigu otrzymamy złoty puchar. Nie brakuje również wyboru melodii, które będą umilać wyścig. No i najważniejsze, opcja umożliwiająca zapis postępu gry. Moim zdaniem ten mało popularny tytuł jest świetnym nabytkiem, kosztował zaledwie 3 funty i jedna myśl, jaka mi się tutaj nasuwa o tej grze, to ta gra prawdopodobnie jest tutaj fundamentem, dzięki któremu mogło powstać Gran Turismo. Kolejnym tytułem, który udało mi się zdobyć, jest Bionic Commando od Capcomu, wydanie europejskie na NES-a. Bardzo popularna gra, znana przede wszystkim z arcade'ów. Niestety wydanie europejskie oraz amerykańskie nieco różni się od wydania japońskiego, które ukazało się na Famicoma. Te zmiany są dość mocno widoczne i troszeczkę tutaj robi się człowiekowi żal, że nasza wersja jest tutaj bardziej ocenzurowana. No ale cóż, może kiedyś uda się załatwić wersję japońską tej gry. Kolejnym tytułem tutaj jest Days of Thunder, za który zapłaciłem 4 funty i ta gra posłużyła mi jako dawca organów przy tworzeniu reprodukcji gry Squashed. Mamy tu jeszcze jeden tytuł na NES-a, jest to Shadow Warriors od Tecmo. Również ta gra jest znana pod nazwą Ninja Gaiden w Ameryce oraz Ninja Ryukenden na Famicoma. I ostatnia gra, która tutaj jest, która do mnie wpadła na Super Retro Games Fair, jest to Dracula Densetsu część druga, czyli Castlevania część druga na Game Boya w kompletnym wydaniu. Można by powiedzieć, że to jest nowiusieńka gra. O kurczę, zjeżdża mi tu wszystko. Pudełko jest bardzo dobrze zachowane. Kompletne instrukcje. Tu są reklamy innych gier, jakie wychodziły w tamtych czasach. Tutaj mamy piękną instrukcję. Malownicza. Niestety wszystko po japońsku, ale nie szkodzi. I tak prezentuje się tutaj kartridż z tą grą. Jeszcze w oryginalnym woreczku. Również w świetnej kondycji. No. Także ten tytuł tutaj jest ekskluzywem.
Jak tylko kupiłem tę grę, stwierdziłem, że już nic więcej mi nie potrzeba. Po prostu opuściłem to miejsce i wróciłem do domu. I to jest wszystko, co udało mi się zakupić. Osobiście uznaję imprezę za udaną. Nie mogę doczekać się następnej. Zatem póki co, wy się trzymajcie. Ja się żegnam. Do następnego.